ale z wiatrem, przeważnie z wiatrem, pod wiatr mieliśmy, to było dosyć chłodno. Proszę Piotr. To jest Piotr, chciałem przedstawić. Piotr, Kienko. Mimo mi, witam wszystkich. A, mieliśmy szczęście, bo nie mieliśmy chyba żadnego dnia, kiedy był lód albo szron. Może jeden dzień był, tak? Tak. Także było bezpiecznie na pokładzie. Czyli jak na tą porę roku, to dosyć ciepło na tamte północne. Ale gdzieście byli? Więc mapa jest, nie było gdzie tutaj powiesić, tam jest mapa. Zaczęliśmy Ikulit. Ja może opowiem mniej więcej o Ikulit. Ikulit to jest... Może tą mapę na screen wrzucić. Albo wrzuć na screen, tak. To jest... Ikulit to jest stolica Nunavut na Baffin Island i na północ na Frobisher Bay. O tutaj to są inuickie. Prosimy o światło, zgaszenie światła tutaj. O, dziękuję bardzo. To był napis hotelu, więc to jest ich w hotelu Ikulit. Ikulit to jest stolica Nunavut. Zamieszkuje około 5 do 6 tysięcy ludzi. Głównie to są Inuici, a techniczni ludzie to są z różnych stron świata. Tam jest bardzo duże lotnisko ze względu na to, że jeżeli samoloty mają jakieś problemy techniczne, to jest pierwsze takie lotnisko tuż za Grenlandią. No i to jest bardzo ciekawe miejsce. Wszystkie budynki stoją na słupach, dlatego że jest permafrost. Każdy dom nie mają w ogóle piwnic, dlatego że jeżeli by się postawiło dom na betonowym podstawie, to po pewnym czasie ciepło by zrobiło to, że dom by się zawalił. Że wszystkie domy stoją na słupach. Ludzie... No, dla nich to była po prostu pogoda, choć niektórzy chodzili w krótkich spodenkach i w koszulkach, gdy myśmy, po prostu nam było zimno. Poczekaj, nie leć tak może do przodu, Marku.